Obalamy kolejne mity, wyjaśnimy niektóre rzeczy i poruszymy dzisiaj temat, który wzbudza dużo emocji, a mnie się swego czasu nieźle za to dostało. Poruszymy temat tabu wręcz, temat tego, co lubimy wkładać pod maskę i tego, jak wkładamy i dlaczego to jest tak zajebiste. Dzisiaj Wam powiemy, dlaczego w naszych driftowozach stosujemy amerykańskie V8 LS, a nie 2JZ. Karolina, jak to jest? 6,2 litra, 7 litrów, 5,3, 4,8. Dlaczego takie wielkie te silniki? Ja jestem kobietą i lubię duże. Ale tak zupełnie poważnie. Bardzo często, jak mówimy, że mamy silnik V8 LS pod maską, to często słyszę, dlaczego nie 2JZ? Włóż 2JZ-a będzie lepiej. Na moje pytanie, dlaczego miało być lepiej, nie ma merytorycznej odpowiedzi. Więc dzisiaj merytorycznie Wam odpowiemy, dlaczego mamy V8 w naszych samochodach driftingowych. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim jeżeli chodzi o drifting, to w tej dyscyplinie motosportowej bardzo ważny jest moment obrotowy. Z perspektywy mnie jako kierowcy, dla mnie no, lepiej się jeździ V8, bo V8 ma moment od dołu do góry. Znaczy przedział tego momentu, czy zakresy momentów obrotowych są o wiele lepsze w dolnej części obrotów silnika niż w wysoko kręcących się silnikach, takich jak 2 na przykład JZ, co powoduje to, że ten samochód musi być ciągle wkręcony. Jednostka LS, amerykańska, ona kręci się, mówiąc kolokwialnie, bardzo niedużo, bo seryjny samochód kręci się 6200 obrotów i to już jest maks, już więcej nie ma. A w tym przedziale od 1000 parę do tych 6 generuje cały czas bardzo duży moment obrotowy. V8, ale V8 LS pochodzących od GM-a. Dlaczego ta akurat sztuka, czy ten model silników wybraliśmy, a nie BMW V8, nie wiem, Lexusa V8, innych modeli, którzy też producentów produkujących silniki V8. Ten silnik wbrew swojej mocy, wyglądowi muskularnemu jest bardzo prostym silnikiem. Słuchajcie, tutaj są 2 głowice, w których nie ma wałków rozrządu. Tutaj jest 1 wałek rozrządu, jak w starym, poczciwym Żuku. Tutaj są zastosowane układ, na przykład rozrządu, jest dokładnie kopią tego, który jest w maluchu, czyli małe kółko zębate, duże kółko zębate i krótki łańcuch. To jest wszystko. Tutaj nie ma żadnej filozofii, tu nie ma jakichś super hiper napinaczy, tu nie ma zmiennych faz rozrządu, tu nie ma wielkich głowic, jakichś specjalnych lifterów. To jest bardzo prosty silnik, on jest wręcz, mógłbym powiedzieć, że działa jak stary S21 dolnozaworowy. Oczywiście nie jest to dolnozaworowy silnik, ale popychacze są od dołu, liftery są od dołu, na jednym wałku rozrządu. Wielokrotnie ktoś mówi ostre wałki w LS-ie. Nie może mieć ostrych wałków w LS-ie, bo tam jest tylko jeden wałek. Więc jeden wałek to można zrobić ewentualnie. I to jest bardzo ważny punkt, jeden z wielu, który spowodował, że my te silniki wybraliśmy. Kolejną rzeczą, wbrew tą wszystkim opiniom, że ta V8 jest wielka, a stoi przy nas, nie jest wcale taka wielka, to jest silnik aluminiowy. Ten silnik waży 200 kg, cały, gotowy. Z osprzętem, z kompresorem, ze wszystkim 240-250 kg. A ile waży 2JZ? 260. Jest wielkim, żeliwnym silnikiem. Tak, dokładnie. To jest kolejna rzecz, która rzeczywiście jest często poruszana i dużo osób mówi po pierwsze, ale sobie przewaliliście wielki silnik z przodu, albo drugi argument, o V8 to macie wielką masę. Nawet bym powiedziała, że właśnie LS, tak jak wspomniał Mariusz, jest lżejszy od 2JZ-a. To jest jedna rzecz. Mówimy o LS-ie fabrycznym, natomiast stosując wyczynowe silniki LSX, różniące się od tego silnika tylko tym, że blok jest żeliwny, dochodzi 50 kg, czyli dalej jesteśmy w tym samym przedziale wagowym,
co JZ. I słuchajcie, kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o drifting, to doskonale wiecie, że tam są teraz bardzo duże moce. Mamy po 600, 700, 1000 koni mechanicznych. I tutaj niezależnie od tego, czy mamy silnik LS, czy mamy 2JZ, czy jakikolwiek inny, bardzo często te silniki są mocno wyżyłowane i mają wyciągnięte właśnie tak duże moce. Natomiast teraz pytanie, który silnik jest mniej wysilony? Ten, który ma 6,2 litra, czy ten, który ma 3 litry? Więc zobaczcie, dlaczego lepiej jest uzyskiwać taką moc silnika, który o dużej pojemności. Kolejne argumenty są takie, że z 1 litra oczywiście uzyskujemy większą moc. Siły i fizyki się nie da oszukać, więc rozłożenie całych nacisków w silniku i tak dalej też to jest porozkładane na więcej możliwych odbiorników czy producentów tej mocy. Co jest bardzo ważne? Ważne jest to, że ja dzisiaj jestem w stanie wejść do komputera i zamówić sobie nowiutki silnik spółki LS. Nowiutki, fabryczny, nigdy nie używany. Ba, mogę sobie zamówić nowiutki blok. Blok, który będzie oryginalnym aluminiowym blokiem, który wychodzi z fabryki, trafia do mnie, ja go przykręcam. Nie możemy tego zrobić z 2JZ-em. To są silniki 30-letnie, gdzie nikt nie produkował do teraz nowych bloków. Jest firma w Stanach, która produkuje na CNC bloki, ale są kosmicznie drogie i bardzo, bardzo drogie i bardzo mało ludzi to ma. Z moich informacji, i to takich chyba dobrych dla użytkowników 2JZ-ów jest to, że od przyszłego roku w swojej ofercie Dart będzie miał odlewane, żeliwne, nowe bloki. Bo blok, który ma 20 lat, czy nawet więcej, słuchajcie, po modyfikacjach, po tylu obróbkach, po tylu przeróbkach, po takim doładowaniu, po uzyskiwaniu takich mocy, on się skręca. Normalny, szary człowiek tego nie widzi, ale wszystko, co jest ze stali, pracuje. Czy z żeliwa, czy czegokolwiek, to się ciągle skręca. I teraz pomyślcie sobie, co się dzieje w silniku, który ma 1000 Nm, 1000 koni mechanicznych na 6 czy na 6 cylindrach długim. On się skręca, to nie jest zauważalne ludzkim okiem, ale w obliczeniach matematycznych, w drganiach, w różnego rodzaju połączeniach to wychodzi. I to powoduje, że może stać się wielkie boom. Słuchajcie, ale cały czas się koncentrujemy mocno na samym silniku, ale pomyślcie o charakterystyce, jaką ma silnik V8 oraz jaką ma silnik 2JZ, który jest uturbiony. Bardzo często właśnie koncentrujemy się na silnikach, natomiast pamiętajcie też, że w grę wchodzą inne podzespoły w driftowozie. Sprzęgło, wały, półosie i tak dalej. To wszystko jest narażone na bardzo duże kontuzje i bardzo duże obciążenia. I w momencie, kiedy mamy taką V8, która ma jednak taki dosyć liniowy ten moment i to uderzenia i obciążenia tych podzespołów są mniejsze niż w momencie, kiedy mamy wysokoobrotowe silniki i turbo. Powiedziałaś bardzo ważną kwestię, natomiast przyrost mocy liniowy powoduje, że siły zrywające czy uderzające są mniejsze. W silniku, który ma 1000 koni czy 1000 Nm, w V8, płynniej pracujemy gazem, płynniej pracujemy momentem obrotowym. W silniku, który jest turbo, jest 3-litrowym i żeby zrobić z niego 1000 koni, trzeba napompować go, kręcić go. Co trzeba zrobić, żeby na przykład ten samochód się podniósł? No, trzeba go kopnąć. Jak go kopniesz, to cały ten moment idzie właśnie w wał, w sprzęgło, w skrzynię, w dyferencjał, w półosie, a tego nikt nigdy nie liczy. Jak później rozmawiamy na temat kosztów, zakupów, budowy i tak dalej, to każdy mówi, ile kosztuje silnik, ile kosztuje tuning, ile kosztuje paliwa, ile kosztuje lista wtryskowa, a nikt mi się nie pyta, ile kosztuje sprzęgło. Ja mówię, no tyle. A ile tych sprzęgieł w roku zużywacie? No tyle. A ja mnie nie zużywam przez 3 lata żadnego, ciągle jest to samo. I tu zaczynają się takie niuanse, o których nigdy nikt nie wspomina. Bo super fachowcy, internetowcy, ci, co się analizują przy 2JZ-ach i przy innych silnikach, uważają, że one są święte, ale nikt nie wie, jakie są skutki uboczne. Założenie silnika, który się kręci 9000 obrotów, a są zawodnicy, którzy zakładają takie silniki, bo lubią się kręcić, tak mówią, później te silniki wybuchają i znowu budują ten silnik, znowu wybuchają i znowu to robią. Ja to rozumiem, Sadomacho jest super, natomiast nie stać nas na to i dalej będę skłonny tłumaczyć merytorycznie oczywiście, dlaczego V8. Bardzo ważną rzeczą jest to, że z takiego V8 6-litrowego możemy zrobić też
800 koni bez doładowania, wolno ssące. No nie jest to wykonalne w wolno ssącym silniku 3-litrowym JZ, nie ma takiej możliwości. Ten silnik, który przed nami stoi, ma 6,2 litra i 500 koni. Tu nie ma żadnego doładowania, tu są mała przepustnica, to już działa. A co by było, gdybyśmy zainwestowali dużo, dużo więcej? Nie ma żadnego problemu. No właśnie, i tutaj Mariusz też poruszył niezwykle ważną rzecz i ważny temat pod tytułem koszty. Na koniec dnia musimy za to zapłacić, tak? I oczywiście, jeżeli mamy zapłacić bardzo dużo pieniędzy, no to zaczynamy się zastanawiać, jeżeli mamy taki budżet, no to właściwie możemy tutaj poszaleć. Natomiast w naszym przypadku my za każdym razem musimy się mocno zastanowić nad budżetem, jaki wydajemy. I teraz, zbudowanie takiego silnika, takiego czy LSX-a na zrobienie z niego 800, 1000 koni mechanicznych, to jest koszt rzędu 100-150 tysięcy złotych. 100-120 tysięcy złotych. Coś koło tego. Coś koło tego. Jeżeli weźmiemy sobie 2JZ-a, koszty będą podobne. Bardzo podobne. Powiecie, ok, to nie ma znaczenia w takim razie, co weźmiemy, czy LS, czy 2JZ. A ja Wam dam jeszcze jedną argumentację, dlaczego jednak LS. Ponieważ, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy, te silniki 2JZ są bardzo mocno wysilone. I tak naprawdę bardzo często mamy taki przykład, że nasi koledzy, o czym wspomniał już Mariusz, wymieniają 3 silniki w przeciągu roku, a my na silniku jeździmy 3 lata. Znam takich, co wymienili 4 silniki na 5 zawodów. O właśnie! Mamy takich kolegów i to nie jest wina teoretycznie niczyja. No to gdzieś jest powód. Dokładnie. I to nie tylko, znowu podkreślam, nie tylko i wyłącznie silnik, ale pamiętajcie, że też później więcej się wymienia tych sprzęgieł, tych podzespołów i nagle się okazuje, że jeżeli sobie podsumujecie cały sezon, to on wychodzi jednak o wiele bardziej optymalnie. Wiele czynników dalej będzie wpływało na to, bo nawet jak sobie przeanalizujemy tych najlepszych i tak dalej, no to widzimy, ile razy ludzie wymieniają wał, kto ukręcił wał, krzyżaki, no nasze polskie zawody, czy w Stanach, czy gdziekolwiek, no to wszystko widać. Ja oczywiście w żaden sposób nie neguję silników JZ, to są bardzo dobre silniki, to jest petarda i broń mnie, albo ktoś mnie walnie w głowę, że będę mówił komuś, że tego nie wolno robić. Zakładamy to, co kochamy, żeby nie było, jeden woli rudę, a drugi czarne. Natomiast my mówimy merytorycznie, my nie chcemy w żaden sposób przekonywać, my mówimy, dlaczego my to mamy, dlaczego chcemy, żeby to było u nas dalej. Rozwojowość tych silników jest też gigantyczna. Tu możemy zrobić takie cuda na kiju z tym silnikiem. Dalej będę powtarzał, są nowe części dostępne. Ten silnik możemy dzisiaj włożyć do naszego prywatnego Camaro i to też będzie jechało. Ważną rzeczą jest to, że do silników LS, serii LS, mamy firmy w Stanach Zjednoczonych, które nam budują na przykład gotowe zestawy adaptacyjne do danej marki samochodu. Tu na przykład przed nami stoi łapa silnika, która jest przygotowana pod Nissan S14, ale możemy ten sam silnik włożyć do BMW serii E30. O, zobaczcie, przygotowane przez firmę Siki, gotowe, profesjonalne łapy silnika, które się tylko przykręca do niego i pasują w oryginalne miejsca do Nissana. Podobne zestawy są do BMW, do Mazdy, do Lexusów, do Nissanów różnego rodzaju. To wszystko jest dostępne właśnie do tych silników i to jest fantastyczne, bo łącznie z miskami olejowymi, z instalacją to wszystko działa, więc no łatwiej chyba jest kupić coś, co jest zrobione, przetestowane, działające, niż spawać jakieś tam rzeczy, na które nie mamy czasu. Silniki LS. Świetny moment obrotowy. Dostępne nowe silniki. Dostępność bardzo dużo różnych podzespołów i można tuningować jak się chce na wiele różnych sposobów. Mniejsze obciążenie innych elementów w samochodzie. Dosyć optymalnie kosztowo wychodzi, jeżeli można tak powiedzieć, w motosporcie. Coś zapomniałam? Wiesz co, no generalnie myślę, że zakończymy to wszystko tym, żeby ludzie zagłębili się w merytorycznych jakichś informacjach, artykułach na świecie, popatrzyli, czym ludzie jeżdżą, zawodnicy. Ja powiem jeszcze tak, to nie tylko drifting. Te silniki w 90% są stosowane we wszystkich wyścigach po pustyni, w Stanach, w Meksyku, LS, we wszystkich Indii, we wszystkich NASCARach są te silniki stosowane. Co prawda gaźnikowe, ale też takiej bazy. Wszystkie wyścigi po pustyni Baja, tam wszystkie silniki są LS. To o czymś to świadczy, prawda? To świadczy o tym, że one są po prostu dobre. I myślę, że kończąc to wszystko, chcę powiedzieć, że nie są to silniki niezniszczalne.
Te silniki też się psują, jak każde urządzenie na świecie, one też się psują, wychodzą korby bokiem, wszystko jest można popsuć, natomiast na pewno prawdopodobieństwo jest o wiele mniejsze. Więc podsumowując wszystko, powiem tak, jak chcesz długo jeździć w motosporcie, nie bądź łosiem, włóż V8. A ja z kolei na zakończenie zwrócę się ponownie do osób, które piszą do mnie, włóż 2JZ, lepiej byłoby 2JZ. Czekam na Wasze argumentacje. My naszą argumentację już Wam powiedzieliśmy. Macie bardzo szczegółowo wszystko wytłumaczone, a ja czekam w takim razie na Waszą argumentację, dlaczego 2JZ. O, i siema, i subskrybujcie, lubcie, i ptaszka, nie, i serduszko, i gwiazdkę, wszystko zróbcie i nas obserwujcie. Bądźcie z nami, cześć. Hej. Subskrybuj kanał Karolina C. Kapilarczyk. Nowe odcinki co tydzień w niedzielę o godzinie 19:00.